Witam Was koni bardzo serdecznie, Patryk Rojorewski z tej strony, Roy Playing Games i beta test gry The Elder Scrolls Online, czyli po prostu test online. Kochani, kluczyk do bety zdobyłem na ten weekend i żeby wspólnie to przeżyć, nie uruchomiłem jeszcze gry, także zobaczymy, jak to wygląda wszystko razem w kwestii przeniesienia tej fantastycznej serii na poletko MMO. Zapytany, czy wolałbym może jakiegoś singla a la Oblivion czy Skyrim, odpowiedziałbym tak. Jednak na pewno wolałbym Fallouta 4, ale póki co musimy zadowolić się testem online, także wskakujemy, kochani. Okej, kochani, przechodzimy do systemu rozwoju postaci, czyli to, co RPG-owi weterani, i wydaje mi się, że nie tylko, lubią najbardziej. Ja mam świadomość tego, że na pewno kwestią zniechęcającą, blokującą, studzącą będzie to, że sama gra nie będzie tania w momencie premiery. I do tego dojdzie jeszcze abonament w wielkości ponad chyba 50 zł. Co miesiąc. Podzielam. Moi serdeczni kumple z DJ, z Jay Dąbrowskim, przepraszam, na czele, jak i Wojtasem, nie są zachwyceni z tego, co uświadczyli, z tego, co zobaczyli. Zobaczymy, co mamy tutaj. Alliance. Okej. Okay. The Aldemary Dominion. The Albolented Pact. Mamy rasę, mamy klasę, mamy body and mamy face. Veteran gear, novice. Okej, okay. Dobra. Weźmy sobie tego gościa rasę. Breton, High Elf. O tak, tym rozpoczęliśmy swego czasu epicką przygodę w świecie Skyrim. Argonianin. Bardzo okej, okay. Kogo mamy? Gardzę z kurwysynami. Drzewny elf. Głupi elf. Czerwony strażnik. Kiciu! Będzie! Będzie kiciuch! Dokładnie tak! Kiciuchu, co powiesz, a miał powiem! Zajebiście. Regaćpuny też będą... Nie, regaćpuny to już nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie, cholera wszystko. Mam nadzieję, że wreszcie będzie można stworzyć ładną postać, a nie jakąś cholerną baszkarę. No nic, zobaczymy. Zawsze ten sam dylemat, czy sobie ogarnąć jakiegoś wesołego łucznika, czy może tarcza szmato. Myślę, że jakiegoś tanka z tarczą i toporem albo mieczem sobie weźmiemy, kiedy już gra będzie miała swoją premierę datowaną na początek kwietnia. A tym razem przetestujemy sobie, nie wiem, niech będzie mój stary, dobry Algonianin, za czym, jak on się tutaj sprawuje. Dla mnie jest git, character name, Roytar, kurwa, Royson, będzie tankiem, niech będzie tak, klasa, Dragon Knight, Sorcerer, okej, okay. Nightblade, czy Templa, kurwa, a gdzie jest Archa? Blades and Speed, and Blades Conflict of Misfortune, kurwa mać, no i w tym momencie nie wiem. Mało czytelny temacik, wam powiem. Tu jest jakiś, co się lubi kitrać w cieniu, na pewno. Ilu ubóstwia tłumiki. Tu jest mag, magami gardzę. Templar to może uzbrojenie mi coś zasugeruje. Tarcza i miecz, no to może. Kurde, Dragon, no nie, no ja chciałem. Ten ma
pałę z O-ringiem. To jest hycel. To jest ewidentnie hycel. Psy na to łapie. Nightblade, może ty masz łuk? Nie, ty masz Dual Wielder. Ale jak masz Dual Wielder, to może będziesz miał łuk. Dobra, niech będzie Reuter Nightblade. Kurwa, to brzmi strasznie dumnie. Będę egzekwował respekt w sekundę. Dziwki będą mdleć. Dziewice! Dziewice, chociaż dziwki też, mimo że zaprawione weteranki. Dom w rozpusty po rozprutą dziwką, tak. A jakie będę miał ciało? Trójkąt bermudzki. Ja chcę być bardzo muskularnym, cichym łucznikiem. To brzmi bardzo logicznie. I będę bardzo wysoki. Na pewno łatwi mi chowanie się w cieni za malutkimi przeszkodami. Skin color. Tak, to będę jeszcze bardziej się zlewał z cieniem. To nie, to walnę się na białego. Body marking. Spoko. Ja mam bielactwo. To zamienię białe kropki na czarne. Kurwa, będę piegowatym Reuterem, Nightblade'em, muskularnym, wysokim antycieniowcem. What? Torsight, ja chcę być koksem, kurwa. Zawsze chciałem być w grze koksem, kurwa. Dokładnie tak, tutaj. Pudzian byłby dumny. Go ubierzemy i zobaczymy, co powie Jacyków. Hip size. Nie powiem wam, że system kreacji postaci to oni to kurwa mają ładnie do poprawy. Cały pasek przesuwam, to jest tylko pik. Foot size. Co mnie foot size, kurwa. Powiem wam, kochani, że na razie wygląda to w chuj biednie. Ale okej, okay, nie zniechęcajmy się, nie sugerujmy się kolegami weteranami. Voice, okej. Okay. Dokładnie czuję to samo, gdy na razie w to gram, ale okej. Okay. Hairstyle, jeśli można powiedzieć o włosach w sytuacji tego gościa. O tak, pseudo kurwa gadzi irokes, to brzmi strasznie dobrze. Mogę zmienić kolor tych piór? No, nie. A mogę! Co wy na to? Powiedzcie mi, co wy na to? Niech jest tak! Ej, to będzie stary jaszczur, będzie kurwa stary wiarusem. Będzie mędrcem wioski. Z aktywacją komputera na nosie. Będzie kurwa ślepym łucznikiem. Tak, będzie ślepy. Albo kupił zajebiste soczewki do Allegro, które wypalają spojówkę po dwóch dniach. Uhu, ale chcę być modna. No, tu było takie zajebiste oko, no. Ja chcę być ślepym Nightblade'em. Uczynikiem jaszczurę. Wow! Cofam, ta gra jest zajebista! Co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Ja cię słyszę. Face. Dobra, to nie chcę, żeby ten materiał trwał 50 godzin. Checkbone, tak. On ma być taki cwany. On ma tak kurwa, tak, nie wiem, konsternować rozmówcę. Twarzą ułatwiać sobie retorykę na zasadzie oznajmiać komuś, żeby spierdalał i ten, żeby się cieszył przed zbliżającą się podróżą. Neck! Tak, on pakowany, kurwa. Kaptur, świnio. A ja chciałem właśnie takie puste oczy. Nie, to będą wkurwione czerwone. Musi być element czarno-czerwony. Musi! Nawet minimalny, ale jakże znaczący w kwestii I see you, you see me, rozmówca, wiesz, linia, twórca, odbiorca, to autor tego, te sprawy, tak? To jest ważne, bro. Nie mam jeszcze łuku. No, no. Dobra, kochani. A czekajcie, on musi być wkurwiony. Moje postacie muszą być wkurwione. Hehehehe. Nie dała mi rano. Dała mi rano. Nie dała mi rano. Dała mi rano. Postawiła. No nie za bardzo. Połknęła. No nie połknęła. No. Dobra, niech będzie taki. Dobra, gardzę jego nosem. Tak, ale ma mieć wkurwione brwi. Tak, ale mają tak opadać. Krzywość! A gdzie jest... O tak, skośność. Eye squint, eye separation. Eye large, eye size, potężne gały. O, to niewielka różnica. Ryj. Ładnie przesunęło mi się. Mniejsze mogli zrobić te kobelki. Mniejsze. Po co takie duże? Powiedzmy, że jestem zajebiście zadowolony z tego, co zrobiłem.
Dobra, mniejsza z tym. To i tak spędziliśmy nic, jeśli chodzi o system kreacji naszego protagonisty, naszego wirtualnego alter ego, nasze odzwierciedlenie wyborów moralnych i atrakcji analnych. Zobaczymy, kochani, loguje mnie, kurwa, i mnie zaraz wyjebie. Koniec, beta, Royo się spóźnił, bo nagrywa w poniedziałek, yo. Mam klucz, koniec bety. Dajesz na walety. Urywa brednia berety. No! Zawsze przy loading screenach mam największą jazdę. No właśnie, Royo, bo wtedy kurwa nie ingerujesz tak mega irytująco w dialogi. Wow! Jeśli nie będzie łuku, to przynajmniej będzie dual wielding. Tym się pocieszam. Pokochałem Tessa w głównej mierze przez Skyrima, mniej przez Obliviona. Z kolei Morrowind był dla mnie zbyt siermierzny, dlatego podziwiam Seto, że to ogarnia. I nie sypie kurwami. A może sypie kurwami, ale wycina, tak? Ale zawsze świat jednak. Neverwinter był mi bliższy. Zmienił to Skyrim. Ale zobaczymy. Nie zagram. Chuj. Może pójdę wymyć naczynia w wąziu. Nie wiem, albo poopowiadam wam o moim nowym centymetrze. To może być, kurwa, średnio atrakcyjne! Co ja tu mam na biurku? Na biurku są najważniejsze dwie rzeczy, oprócz oczywiście sprzętu komputerowego. Kawa żony i lenonki. Czujecie lenonki na jaszczurze? Kurwa, to było epickie. No! I to rozumiem. No szybciej, bo irytujecie dziobaka! Dziobak can't wait! Zaprosimy na Tesie panią, żeby pograć znowu w Tesa. Panią Klementynkę, której kolejne dzieło, tym razem nie heroikowe, słyszycie w tle. Będzie taki konkurs, nie? Zbuduj bullshit do mega długiego loading screena, nie? I oceniamy, i robimy takiego challenge'a. Kto po prostu naprodukuje jak najwięcej bredni, która zminimalizuje irytację osoby oglądającej. Od 10 minut! Ten sam obraz! Zaraz wpierdolę tutaj pluszową kamasutrę, tak jak to było przy wesołym Battlefieldzie 4. Jestem ciekaw, ile graczy wytrzymało do załadowania gry. 8. Ale to spoko, tylko na serwer europejski. Dobra, kurwa, to jak to się będzie ładować, ja będę kontynuował lekturę Steve'a Jobsa, biografia. Jestem na 172 stronie. Okej, kochani, wracamy. Jestem na 347 stronie. I kurwa, nie czytam szybko! Ale numer! Kolejny loading screen! Okej. Powiem wam, optymalizacja sympatyczna. Wizualnie nie jest źle. Tylko mam nadzieję, że ta gra to nie będzie wyciąganie kasy od ludzi, jazda na marce. Jesteśmy też, kurwa, i tak kupią to pudełko za 300 zł i będą bulić co miesiąc. Wow! Tak, to prophet! Slowly now, you've been through an ordeal. Take a few moments to collect. What happened? I kochani! 80% RPG-ów. Tu nie mówię o MMO! Absolutnie!
to się zaczyna. What's happening? Who are you? Who am I? Where am I? Like you, I'm a prisoner in this place. Yet so much more. Ale jestem już tak długo, że został po mnie tylko tu. Search my bones, my lovely bones. Dobra, pierdolenie zostawimy sobie na kiedy indziej. Ale nie chcę, żeby było tak jak z Dead Island, że zwiastun będzie zajebisty, a średnia może, a gra może nie do końca. Tak samo jak tutaj na razie te dwa cinematic trailery, stanowiące pewną całość. Też urwały dupę, zajebiście się to oglądało. Kurwa, prawie chyba 12-16 minut oglądania. Iron Maiden! Dobra, sprawdzamy. Okej. Okay. Zaraz pierdoli się jakiś smog, będę musiał ogarniać temat. Ale chuj, jeśli z tej gry będę mógł zrobić tą samą jazdę, którą robiłem w Skyrimie, to jesteśmy w domu! Dobra, spierdalam z tego pomieszczenia. To było takie zagęszczenie bólu, tortur, męk, brak błagania o litość na metr kwadratowy, że kastorama by tego nie ogarnęła. Wiecie, po co stworzyli dyby, nie? Żeby łatać niewolników w dupę! Dlatego 90% niewolników zakutych w dyby to były kobiety. Chociaż faceci też nie mieli lekko. No, wygląda, to powiem, gra świateł jest zajebista. A tu jest tak zwana SPA! Powtórz, Rojo, bo niewyraźnie w chuj. SPA! Sperminus promptu aquam! Aha. A to kto to, kurwa? Kim wy jesteście? O co tu? Nie będę pytał. Masa żyrandoli! Znów pamiętny żyrandole z trupem! Mogę wybrać sobie sprzęt. No to ja biorę łuk, nie? Ale ja chcę taki dobry łuk. Okej, okay, tak. E-take. Zajebiście. Otwieram właśnie, jak wygląda inwentarz. Minimalistycznie, intuicyjnie. Może to i kurwa dobrze. Okej. Okay. Zajebiście. Execute light hull. Heavy attack. Hold. Dobra. Hold tutaj deficit in posture and blocking coming attacks. Dobrze, to wygląda zajebiście. Operowanie łukiem jeszcze nigdy nie było tak rozbudowane. Liczę na rozszczepiony strzał, podwójny strzał, przeszywający strzał, wybuchowy strzał, zatruwający strzał, przyszpilający strzał, okulewiający strzał. Strzał w pysk. Też jest dobry. Dobra, słuchajcie, więc tak, no takie nevermiterowskie tutaj jest to wszystko. Dobra, jak wygląda charakter? Charakter wygląda tak, że mamy życie, magikę i staminę. To mamy to. Mamy active monta, będziemy jeździć na koniu i jestem ciekaw, czy znów prowadzą DLC. Właśnie to jest to, będą prowadzać DLC, ale generalnie cała grupa moderska, czyli wszystkie kurwa Nexusy, które tyle dobra zrobiły dla community gier pokroju właśnie w Fallout 3, Fallout New Vegas, Skyrim, Oblivion, mógłbym wymieniać, te osoby zostaną pozbawieni narzędzi moderskich. No wiadomo, ciężko się moduje może memo, może nie wolno, może nie można, może się czepia. Skillsy, ok, ultimate abilities, active, passive, chuj tego jest, to mi się już podoba, jest ok. Shadow clock, strike, agony, ale coś pod weapon, bow, tak, pod bow, poison arrow, scattershot jest, arrow spray. No, arrow spray, snipe, longshot accuracy, nie widzę tu swoich ulubionych, jest dual wing, jest tego mnóstwo. Czyli mamy skillsy po prostu, jeśli chodzi o klasy, jeśli chodzi o konkretną broń, jeśli chodzi o konkretny rodzaj, przepraszam, opancerzenia, racje żywieniowe, no to mamy typowo, wiadomo, skillsy rasowe, ok. Crafting, czyli mamy alchemię, kowalstwo, ubiór, wprawianie różnych elementów, czyli zaklinanie, prowizorka i walenie w dziuple. Punkty życia, punkty dupy, wszystko ok. Mamy nasz pamiętnik. Mamy mapkę. To jest cała mapa gry, żebyście wiedzieli. To jest cały świat Skyrim.
tu jest malutka instancja, tu jest Europa, Azja, tu są Azjaci oszaleni. To mamy bukake, czyli grupowe kwestie, gildie i te sprawy. Niczego z rokiem jeszcze nie obiecujemy pod kątem gildii. Alianse, pewnie Iron Pakty, Dominion, pewnie różne profity, korzyści płynące z faktu przejęcia czegoś, odbicia czegoś. Cholera wie, to musiałbym spędzić 3 dni, żeby to ogarnąć, się to nie chce. Ja chcę sprawdzić, jak ta gra działa. Przede wszystkim feeling walki. Dobra, co my tu mamy? Czyli mamy głowa, torso, shouldery, pas cynoty, buty, czyli fapfapery, zbroja, czyli mur, kurwa, z buta. Tu jest akcesoria, możemy wieszak sobie zawiesić na szyję, na neka. Co tak cicho, karczycho, oringi na dika, wszystko jest, tu ten, dwa sety uzbrojeniowe, czym zmieniamy? Niczym, bo na 15 będę mógł mieć dwa sety. Kurwa, bardzo mądrze. Dobra, okej, ciśniemy. No to jako mamy już temat, mamy łuk. Nim się pobawimy, coś, chociaż coś mi się wydaje, że... Chociaż może wziąłem złą klasę postaci, która nie daje mi za dużo pod łuk, ale to jedyna mi się słuszna wydawała. Bo raczej Templar z łukiem, czy Sorcerer z łukiem? Tak, sorry. Okej. To jest hold. O kurwa, ale bieda. Gdzie zostają, kurwa, strzały w ciele, jak było we Skyrimie? To jest podstawa feelingu dla łucznika. CO NA TO KURWA VEXOS?! Wrzuci tu jeszcze więcej turbów, kurwa. Boże, jaka ta gra na razie jest epicko nierówna. Nienawidzę epickich, nierównych gier. Albo gnoisz Angry Shit Rage, albo wychwalasz sentymentalnie przez gry. Po środku to, nie wiem, może być gej podczas urodzin, tak? Który nie chce być ciufcią. Mogłem wziąć inną broń. Dobra, zobaczymy, jak z headami wygląda sprawa. Chyba ładnie weszło. Okej, mamy line of fire. Komandosi się kłaniają. Dostał w torso atak, strzał w kolano. Celowałem w kolano, dostał w tors, kurwa, logic. Serczujemy korpsa, jednego golda. Take all. Dobra. Okej, tak wygląda TPP. Ja wolę TPP, jeśli chodzi o walkę na close. Jeśli chodzi o dystans, to faktycznie FPP tu lepiej wygląda, jak się postać porusza. Dobra, czy możemy rolować? Rolowanie. No, gdzieś musi tu być rolowanie, nie? Interrupt, special attacks. Dobra, czyli mamy totalny blok. Blok łukiem. You've got more meat on your bones than most of these poor bastards, and I see you've armed yourself. Hey! Hello, prisoner. The name's Lyris. Lyris. Wanna fuck? What? What? Who told you to find me? The prophet. He spoke. Ha. That sounds like. Na pewno jest tutaj rozkminiana bardzo głęboka myślówka na temat życia, śmierci, sensu życia, co jest po śmierci, czy Bóg istnieje, kurwa, co było najpierw, kura czy jajko, czy może Browning M2HB? Nie! Wszyscy spierdalają, my se gadamy. Spoko, widziałaś ostatni sezon, nie wiem, House'a? No tak, ja bym to zmieniła. Spoko, na wspólnej. No, ten ją bije, kurwa. Ona dalej chce z nim być. A ten fula, ten znów naiwny się nabrał. I znów Borys kogoś zdradzi. Igor, Igor. Borysa nie ma. Szkoda. Co ja pierdolę? Loading screen, czekałem, dziobak! Tak się kiedyś rozpalał ogień! Ładuje mi żyrandolę. O ja pierdol. A! Gdzie ja to skończyłem? 300 coś, nie?
Kurwa, przez tą grę to ja naprawdę na potęgę wrócę do czytania książek. Może wreszcie przeczytam całych chłopów! Dobra, kochani, uznajmy, że beta nie wyszła, tego materiału nie było, twórcy wydadzą grę za rok, w kwietniu wyjdzie, powiedzmy, nowa wersja bety, coś w tym stylu i tyle. Nie chcę na razie wydawać jakiegoś osądu, wyciągać jakichś pochopnych wniosków, jednak pierwszy kontakt z grą test online uważam za bardzo średni i opinie moich kumpli, mniejszych, większych youtuberów uważam za nieprzesadzone. I tak jak optymalizacja, płynność, nawet ta grafika, chociaż ona w MMO nie jest jakoś super ważna, stoją na przyzwoitym poziomie, tak feeling walki, ja rozumiem, jest to beta, loading screeny, ładowanie, problemy, bugi. Tylko, że kurwa zegar tyka, tak? Za 2 miesiące ta gra ma wyjść i ma kosztować w chuj! I mamy za nią płacić co miesiąc, chuj! To ja albo podziękuję i wrócę sobie do Skyrima na modach, albo do Neverwintera. Na pewno zagramy z Rokiem wspólnie, bądź i też, i lub również także. Osobno innymi klasami postaci, jak to wygląda, ale ja na razie sobie podaruję. Ja generalnie nie lubię bawić się w bety, bo wiem, jakie one są poszatkowane i mogą naprawdę popsuć mi humor i niestety ta beta popsuła mi ten humor dokumentnie i coś mi się wydaje, że w tym osądzie nie jestem osamotniony. Zobaczymy, no trzymam dalej kciuki, wierzę, że będzie lepiej, a jak nie będzie, to kurwa narzekać nie będę, bo w tym roku wyjdzie tyle zajebistych RPGów single, czyli pode mnie, że jeśli nie będę się dobrze bawił w MMO, w TESA, nie będzie mi smutno. Kochani, serdeczna tarcza, trzymajcie się. Mam nadzieję, że chociaż mój komentarz jakoś ostudził waszą złość. Chociaż mam nadzieję, że nie doszło do sytuacji takiej, jak się to mówi, kropidło na umarlaka. Tak, kochani, przenośni dosłownie, serdeczna tarcza, jejo. Headshot.